Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny ładny, słoneczny dzień. Temperatura dzisiaj jest też dosyć wysoka, bo jest 31 stopni w cieniu, ale powiewa wiatr i on daje takie uczucie rzeźkości, bo jak byłam na ogrodzie, ścinałam pietruszkę, nać pietruszki, to nie szło wytrzymać. Dosłownie wszystko stało, człowiek się gotował. A dzisiaj, mimo że ta temperatura jest dosyć wysoka, to odczuwalnie jest niższa dzięki temu takiemu w miarę chłodnemu wiaterkowi i idzie żyć. Dzisiaj zabieramy się tutaj z mamusią za ogródek koło domu. Mamy pod płotem takie miejsce, tam zawsze były posadzone kwiatki, a że jest szczery piach, one rosły takie, powiem Wam, na wysokość 15-20 cm. No i posialiśmy szczeć 2 lata temu. W tamtym roku kwitła pierwszy rok, teraz kwitnie drugi rok i chcemy tą szczeć zlikwidować i tam nasadzić kwiatów, ale najpierw musimy iść przygotować tam miejsce. Szczeć jest rośliną, którą wykorzystuje się do stroików. Wykorzystywało się kiedyś i ja też pamiętam, jak robiłam stroiki różnego rodzaju, to taką szczeć kupywałam, bo tutaj u nas jakoś nie widziałam i nie widzę, żeby ona rosła. Dosyć pospolicie rośnie w Bieszczadach i tam też ją zbierałam, ale poza walorami takimi ozdobnymi jest ona też miododajna. No tutaj nie nagrałam jej w fazie kwitnienia, ale ona jak kwitnie, to tutaj ten kłos jest taki zielonkawy, a dookoła są fioletowe kwiatuszki. Nie jest ten kłos cały pokryty kwiatkami, tylko taki wianuszek i mi się to zawsze kojarzy, nie wiem dlaczego, z głową mnicha. I nieraz mówię na nich mniszki, na szczeć, na te właśnie kwiatostany mówię mniszki. A poza tym, że właśnie jest miododajna i wykorzystywana do stroików, to jej korzeń jest bezcenny w walce z boleriozą. No co prawda nalewka ze szczeci nie uleczy z boleriozy, ale zaleczy i pozwala funkcjonować takiej osobie bez bólu, bez rozwijania się tej choroby. Ze szczeci pozyskuje się korzeń do nalewki, bo to właśnie on ma właściwości lecznicze, wspomagające walkę z boleriozą, tylko że nie pozyskuje się go teraz, w tej fazie, jak ta szczeć już kwitnie, czy jak puszcza kwiatostan, a pozyskuje się późną jesienią, tak końcem października, listopada, bądź bardzo wczesną wiosną, zanim jeszcze nie zaczną wychodzić liście ze środka i ten pęd kwiatostanowy, bo jeżeli pozyska się korzeń w fazie puszczania kwiatostanu, w fazie kwitnienia, niestety on jest bez wartości, bo wszystkie wartości zostały przekazane na wytworzenie kwiatostanu, na wytworzenie tego kłosa, więc no, pozyskuje się go taką porą, gdzie tutaj on nie jest w fazie produktywnej. I tutaj już mam takie młode szczecie, które się ponasiewały, będę je wykopywać jesienią, zostawię je tutaj teraz, żeby on jeszcze, ten korzeń mi się rozrastał i później pozyskam go, wykopię, no i zrobię sobie nalewkę. Taką nalewkę robi się bardzo prosto, bo korzeń kroi się na kawałki po obraniu i ja układam zawsze do słoiczka i zalewam tak alkoholem, wódką 40%, żeby ten korzeń był zakryty. Wiem, że są jakieś proporcje, nieraz niektórzy podają, załóżmy 100 gram szczeci, ileś tam alkoholu. Nie, ja dostałam taki przepis, że napchać do słoika szczeci i zalać alkoholem tyle, aby te korzenie były przykryte. I to jest przepis od osoby, która właśnie dzięki tej nalewce również funkcjonuje, mając boleriozę. Tutaj są takie marniejsze sadzonki szczeci. Tu jest ich dosyć sporo, powysiewały się, no i tu pod płotem. Kilka zostawię, żeby znowu wypuściły mi tutaj kwiatostan, wydały nasiona, a resztę wszystko powykopuję, no i będę robiła w listopadzie nalewkę. I tutaj tą szczeć teraz pościnam,
bo te pałki będę chciała wykorzystać później ewentualnie gdzieś jako motyw dekoracyjny. Może mi się do czegoś przydadzą, gdzieś będą mi potrzebne, a to powyrywam i tutaj będziemy sadzić kwiaty. Mamy już umyślone, że posadzimy tutaj hortensję, no i pojadę wybrać sobie odmiany, zobaczę jakie będą, bo już tutaj obliczyłam mniej więcej, ile mi trzeba, no i teraz czy będą tyle mieli na stanie, no zobaczymy. Ale żeby to wyrwać, to trzeba takie solidne rękawice, bo to ma takie kolce, że bez rękawic nie podchodź tutaj do tego. Przyjechały już hortensje. Witam wszystkich. Następny zakup. Czekaj, tutaj pomalutku, bo one wylecą. Pomalutku, no właśnie widzę. Bo tak je napchałam. Wybór był ciężki, bo mieli naprawdę dużo odmian. Ale to jest inna odmiana. Tak, to jest inna. Z początku chciałyśmy tu z mamusią Anabel kupić. To jest ta hortensja o tych takich potężnych kwiatostanach okrągłych. Ale ostatecznie zdecydowałyśmy się na te stożkowe, bo one chyba są ładniejsze i przebarwiające. Tutaj mam odmiany pozapisywane. To są te, które... No, pomału. Tak. W sumie to jest trzy chyba odmiany i powiem wam, że już sama nie wiem, ale to są jakie. Jednakowe. Tak, to są jednakowe. A ta jest piękna. A to jest, mam tutaj nazwę, to mamy tych trzy, mamusiu. To jest graffiti. Ma potężny kwiatostan, tak jak tutaj, o, zobaczcie. On jeszcze trochę urośnie, jak on jest na... Śliczny. To jest. I tutaj jest jedna magical. To też jest o takich dużych kwiatach. Zresztą one wszystkie mają duże kwiatostany, ale największe to ma właśnie ta graffiti. Tutaj są wszystkie graffiti o tym takim wielkim kwiecie przebarwiającym się. Spodobały mi się one, bo widziałam je już u kogoś w ogródku i są one naprawdę ładne, imponujące. Krzaki też są ładnie wyhodowane. Ta nie ma jeszcze pąków i ona prawdopodobnie w tym roku nie będzie kwitła, ale wiesz co? Kwitła na drugi. Pani powiedziała, że jak chcę z kwiatami, to mi zamówią, a drugi raz mi się nie chciało jechać za kilka dni. Zakwitną na drugi rok. Dobra. Mamusia. I moje kwiatuszki. I jej kwiatuszki. Następna praca dla mamusi. Łącznie 19 sztuk. Mamy już rozplanowane pod płotem. Mamy miejsce, gdzie sadzić. Tak, miejsce jest, wszystko jest. Te też przepiękne będą. No. Dobra. Mamusia zadowolona, a to już jest mój sukces. Jak moja mamusia, to jest szczęśliwe. Że ma dodatkową pracę. No ale przynajmniej wtedy nie latasz, nie wyszukujesz sobie zajęcia. Jesteś narobiona i śpisz. Trzeba będzie odcinać do wazonu. Jakie to ma ostre kulce. Zobaczcie, jaki to ma korzeń. Oczywiście ten korzeń jest bezwartościowy. To już jest staro, nic nie warte. Łykowaty. I z tego nalewka nie będzie miała właściwości leczniczych, wspomagających walkę z boleriozą. To musi być młoda roślina, jędrna, soczysta, bogata właśnie w składniki, które później w połączeniu z alkoholem wytworzą nalewkę pełnowartościową. A tutaj, a kurczę,
Aha, to kuje. Kuje, ale chcę pokazać w środku łykowaty, taki zdrewniały. To jest bezwartościowe. Trzeba z tych młodych, o takie, o co się nasiało, z tych, o. No tu widzisz? Pokażę zaraz młodą. No. Tutaj jest korzeń młodej szczeci i jest on całkiem inny, soczysty. Nie jest taki łykowaty i jest pełen właściwości, ale pozyskuje się go dopiero, tak jak mówiłam, jesienią bądź bardzo wczesną wiosną. Wtedy tych właściwości ma najwięcej. Równo. Lubię, jak wszystko rośnie równo pod sznurek. Nieraz nawet jak pomidory sadzę, a któryś wyjdzie poza linię, to go wykopuję i przekopuję. Takie trochę chyba skrzywienie, ale lubię, jak wszyściutko jest pod sznureczek posadzone. Ładnie wykwaterkowane. Tak samo i tutaj te hortensje. Praktycznie co do milimetra je odmierzam. No i sadzę je tutaj w piach, tutaj jest piach, powinny one mieć ziemię kwaśną. No i tak pierwsze myślałam, że pojadę do sklepu, kupię sobie worek ziemi kwaśnej, ale brakło mi czasu, nie chciało mi się specjalnie gnać tych 18 km do miasta po ziemię. No i sadzę je tutaj tak jak są, w ten piasek i ziemię zakwaszę, pojadę do sklepu, jak będę po niedzieli jechała, czy tam kiedyś do ogrodniczego, kupię sobie worek takiej ziemi, czy tam nawet noworek, kilka worków, bo tutaj worek to mi nic nie da, nie? I rozsypię. Do lasu pojadę, nazbieram szyszek i tak myślę tutaj wysypać warstwę 10, może nawet 15 cm szyszkami. One będą się fajnie rozkładały i będą tą ziemię mi zakwaszać. No i systematycznie będę tutaj dodawać kory ziemi takiej specjalnej do hortensji i szyszek. No i oczywiście nawóz odpowiedni do hortensji i będą rosły. Równiutko. Tu. O, tak ma być. Niby zwykły krzaczek. Można by go było wsadzić tak jak popadnie, a jednak nie. Tutaj musi być wyższe, tu rozłożone, tutaj to niższe. Zwracam tutaj na wszystko uwagę. Naprawdę skrzywienie jakieś. Ale tak mnie w szkole jeszcze pamiętam, jak chodziłam do rolniczej szkoły. Była pani profesor od praktyk. I pan profesor był, bo to byli i panowie, i panie profesorowie. I zawsze mówili sać tak, żeby było idealnie, nie byle jak, po macoszemu. No i chyba mi to zostało z tych praktyk, że wszystko musi być równiutko, prościutko, dopieszczone, dopielęgnowane.
Ja tutaj z tej strony, a mamusia z tej. Naklęcząco, jak zwykle. Obie na kolanach. Najlepiej się robi na kolanach. Tak, najlepiej na kolanach. Ale pomału, pomału. Ile mogę, tyle pomogę. Ty tak będziesz. Zobacz, co to jest. Co? Ja mam się ciebie pytać. A? No. Ja, cześć. Ja wzięłam tu popsadzała. Zobacz. Będzie kwitnie. Widzisz? Ja nie wiem, co to jest. Zobaczymy. I to te cebulki. Wiem. Były. Zagadka będzie dla widzów. Co to, kochani, jest? Oto. Toto, łoto, to. To jest coś z liliowatych. No zobaczymy. Ja to właśnie tutaj posadziłam i tak chodziłam, wiesz, patrzałam, czy puści, czy nie puści. I puściło. O, i no takie... ktoś z was mi to przysłał. Tak. Jeżeli ktoś teraz akurat będzie oglądał, to pozna swojego kwiatuszka. Tak. Zobaczymy. No nie wszystkie puściły, zobacz. O, może jeszcze, no nie wiem. Może one jeszcze, puszczą, może to jeszcze są młode. Tu, o, wydadzą kwiatek tu ze środka, ale o. Ale jestem ciekawa sama. No już się zapowiada, że kwiat będzie bardzo ładny. No, no zobaczymy tak, tutaj. Wiesz, i patrzę każdy dzień. Może jutro się rozwinie. Zobaczymy. No podlewam już teraz nawozem. A teraz trzeba będzie tylko... No one się teraz napiją. Tylko teraz trzeba będzie przywieźć tutaj szyszki, korę. No. I będą rosły. Tak. A ciekawostka, pokażę wam zaraz coś. Kto z was pamięta, co to jest? Większość z was to nie trzeba tutaj tłumaczyć. Poznajecie ten sprzęt? Kopaczka. Stara kopaczka, którą się kiedyś kopało. To była kopaczka konna. Ta już akuratnie chyba była przerobiona na ciągnik, nie? Tak. I ona tutaj miała taką gwiazdę. Szło, tutaj szedł lemierz, który podkopywał rajkę i to się kręciło i rozrzucało, ale jak rozpierniczyło kartofle, to na 3-4 metry i później zbierało się jak po bronach. U nas tata zrobił taki kosz, był dospawany pałąk, kawał płótna brezentowego i te kartofle leciały w miarę równo, ale i tak się rozsypywały, nie? Tak, ale widzisz, to, bo to tam o przerobił do ciągnika. I... Tak, tak, o tutaj jest przerobione, bo to było konne. Tu widać, że to jest wszystko poprzerabiane. Tak. I tu już było do ciągnika, ale pierwotnie to było konne koła. Niezniszczalne, nie trzeba było dętek, nie trzeba było opon, nic nie trzeba było. I tak wyglądała pierwsza właśnie kopaczka u nas. A dzisiaj to stoi już jako eksponat. Mamusia ponasadzała tutaj kwiatków, zarosła ta kopaczka. No kupę lat ona tutaj stoi, ale to jest nasza kopaczka własna. Hibiskus. I tutaj drugi hibiskus. O takich wielkich kwiatach. Kwiaty są potężne. Pokaż, pokaż mamcia tam na tle dłoni, jakie one są duże. Kwiaty są naprawdę duże. I są dwa. I myśmy posadzili jego już kilka lat temu. Tak. I pierwszy rok on nam tutaj marnie rósł, przymarsł troszeczkę. I teraz mamusia, jak przychodzi już zima, to okrywa jego tutaj. Tak, obornikiem okładam i popatrzcie, ile ma pąków. Ma. On będzie tutaj kwitł cały czas. Tak. Kupiłam tyle, go... że dla mnie jest taki feler, że zakwitnie i za chwilę zobacz. Moment i już o. Nie ma, żeby były tydzień czy ile ten kwiatek. On dzień, dwa i koniec. To jest typowy kwiat jednego dnia, ale jest naprawdę efektowny. Jest śliczny. No i tutaj mówię, okrywanie obornikiem na zimę i on bardzo ładnie wypuszcza kolejnego roku z wiosny. Pełno, popatrz jaki krzak się. A ja tu mam młode już, o, popatrz się. Wszystko będzie jeszcze kwitło. No i to później jak, bo ten
To nie, on jest cały czas. To jest taki krzaczasty, drzewiasty, tak. A ten na zimę to wszystko trzeba usunąć. Tak. I zostaje tutaj goła ziemia i on co roku wypuszcza nowe. Nowe wypuszcza, tak. Ładny. No ładny. Tak, jak i mamusia. Jak i mamusia. I jej kwiatki. Hortensje posadzone. No i niech rosną. Zostały jeszcze dwie. To tą posadzę w tamtym ogródku od drogi. Tą zaraz upatrzymy, a tą zabieram tam na dół, koło szklarni. Gdzieś posadzę. No i na dzisiaj by było dość. Na dzisiaj dość. Praca w re. Idź tam tego, a ja pójdę pod kuchnią, podpalę. Dobra, a ja jeszcze to zrobię. Praca w re, jeszcze też trochę tutaj mam pracy, schodzę jeszcze do szklarni tam popodlewać. U sąsiadów też, u jednego tam coś robią, stukają, tutaj sąsiad też coś robi. I my też robimy, wszyscy dookoła dzisiaj w ferworze pracy. Nie nudzi się tutaj nam na wsi, każdy pracuje zapracowany, ale pośmiać mamy się czas. Tu z tym sąsiadem przed chwilą żeśmy się pośmiali, z tym też. No i jest wesoło. Dobra, idę, to ja idę. Jak babciu, kargule ty... przez płoty mamy. Nie, my nie jesteśmy jak kargule, my tutaj jesteśmy te dobre kargule. Dobre, nie handroczymy tak, się, nie. Podejdź do płota. Tak, podejdź do płota, bo mi coś trzeba. No, na dzisiaj to tyle, kochani. Ja idę jeszcze do szklarni tam robić. Ty idź podpalaj. No, idę, a z wami się żegnam, życzę wam wszystkiego, co najlepsze, tradycyjnie już, kochani, uśmiechu i siły, chęci, takiej werwy, nieważne ile macie lat, czy tyle co ja, czy mniej, czy tyle co moja mamusia, czy jeszcze więcej, działajcie, 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 a to daje naprawdę siłę, jak się tak tam poklęczy, porobi, to później jakaś taka, jest zmęczenie, bo jest, ale jakaś taka i werwa, taka motywacja jest, że jednak się udało i tego wam życzę. Ruszać się, ruszać, mnie też tu boli, tam boli biodra, ale rusz. Ty wszystkich przeżyjesz, mnie łącznie z widzami. No nie przesadzaj. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.